Teraz czas na cover, który wszyscy dobrze znają, który jest moim najpopularniejszym polskim coverem na kanale i moim najpopularniejszym filmem w ogóle. Cover Mindbrand Maretu, który ma 32 tysiące wyświetleń. What the actual fuck? Tutaj się w ogóle też zaczęła przygoda z moją, z polsko-coverowaniem całej dyskografii Maretu, bo tak, zauważyłem, że to robi dobre wyświetlenia i zaczęto doić. You mad? Nie jest dobry, ale jeśli jakiś cover z 2018 już miałby się wybić, to dobrze, że to był ten, bo ten mi wyszedł najlepiej w 2018. Z niego jest ten ten jeszcze ujdzie, okej? Myśli pani, że taki ubiór pani pasuje. W ogóle możecie napisać, czy kojarzycie, że jak siedzicie w polskim coverze, to czy ja na serio jestem tak znany tylko jako ten gość, co coveruje ciągle Maretu, czy... Ciekawe, czy ktoś rozpozna Łasę w ogóle w polsko-coveru, w community. Bo to jest Łasa. Tak, jestem bardzo kreatywny w wymyśleniu na imion moich postaci. Ja kiedyś się zastanawiałem, czy zrobić remake tego coveru. Chociaż w sumie, remake'owanie coverów z maratonu halloweenowego nie wygląda to dobrze w moich oczach, ponieważ boję się, że one nie zrobią, takich wyświetleń jak oryginały. Boję się, że remake coveru Mindbrand nie zdobędzie 32 tysięcy, że nadal ten polski cover, ten oryginalny będzie się wybijał. A po drugie, jak już będę remake'ować jakiś cover z maratonu halloweenowego, to będę to robił w innym maratonie halloweenowym. Więc no, czekajcie na Halloween, to może wtedy będziecie mieli okazję. Moja ulubiona linijka. Skończysz biednie lub jak odśpum w jakiejś melinie. Lecz zapewnie zaraz. Chwila, mimo że ten tekst nie jest zajebisty, to charakteru jest w tym dużo. Uwielbiam, że on jest taki niby poważny, a jednak możesz go traktować z przymrużeniem oka. Tak wiecie, taki hele mało, skończycie w piekle, lol. I teraz ta gitarowa solówka. La 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 la. Nie, bardzo mi się podoba ten cover. O, patrzcie! O, a co to za playlista? O, może pójdziecie zaobserwować. Przepraszam. I to, że był, tak powiem, finał moich polskich coverów w maratonie Halloween. To był finał maratonu halloweenowego, jeśli chodziło o polskie covery. Ale w wielu momentach chcę tam, ale cover jest cudowny. Jak mogło, nie mogło być lepiej? To wysłuchanie całego to jest cudo. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak ładnie powiedział w pierdol. Dlaczego ludziom się to podoba? Dlaczego tego cover... Ja czasami... O, demony idą spuścić w pierdol. Kocham to. Lubię czasami wracać do tego coveru. Nie jest dobry i szczerze chciałbym, żeby mój nowszy staw zbierał więcej wyświetleń, bo posunąłem się w miksie i masteringu i w tworzeniu tekstów o wiele, wiele bardziej. Plus też, jak pewnie widzicie, moje rysunki też były trochę, teraz są trochę lepsze. Like I said, gdyby jakiś cover z 2018 miał się wybić, to dobrze, że ten się wybił. Dobra, gdyby My Little Fucked Up World albo ten cover I Can't Fix You, czy Piece of Art by się mocno wybił, zabiłbym. Plus macie teraz moją serię coverowania Maretu, więc nie narzekajcie, okej? Okay? To jest moja pierwsza nerdcore'owa piosenka, jaką kiedykolwiek zrobiłem. O Kronikach Elevena. Tak, moja pierwsza nerdcore'owa piosenka była o Kronikach Elevena. I lubię strukturę tej piosenki, ale tekst i wokal Olivera i Bikala... Ew. W sumie ta piosenka nie jest to taka zła, ale też jest najlepsza, ale wideo. Musiałem się dużo nauczyć jeszcze, ponieważ większość filmów z tamtego okresu ma takie
proste do pożygu to wideo. Takie, że nie jest zbyt dobre. Nie urywa dupy i widać, że nie miałem pomysłu na nie, więc no, to jest mój główny problem, jeśli chodzi o piosenki z tego okresu. Ale sama piosenka sama w sobie jest... jak na pierwszą nerdkorową piosenkę, to jest... okej. Okay. Okej, to jest o Dark Elevenie. Rest in peace! Okej, to był też mój pierwszy poważny... to była moja pierwsza poważna próba robienia typografii, wiecie, taka jak jest w niektórych lyric videos, że tekst lata w bardzo fajne strony. To była moja pierwsza próba. I wyszło coś takiego. Wyszło to. Nie, czemu ja tutaj spacji nie dałem? Przez co wyszło SCP, STPs. Jordan jest 2019. Chodź. Musimy pogadać. Ale wciąż, linia basowa w tej piosence mi się podoba. O, to jest takie... Jak można jeszcze bardziej powiązać tą piosenkę z kronikami Elevena? Wziąłem gameplaya Elevena, wyciąłem audio jego głosu i wstawiłem tutaj. Bardzo, 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 bardzo dobry ruch. I cieszę się, że nie wstawiłem tej piosenki na sklepy. W sensie mam ją w planach wstawić na sklepy, ale nie będzie audio Elevena. Sorry, ja... Ale podoba mi się solo, które tutaj zrobiłem. Tak więc generalnie lubię tą piosenkę, ponieważ z racji tego, że to jest o Kronikach Elevena, czyli o grze, którą w ogóle, uwaga, szok, czekajcie, może ją znajdę, poczekajcie chwilę. Ja zapomniałem, że okej, więc dla kontekstu, byłem na spotkaniu zakonu w Katowicach w 2018, Elek też tam był, to był mój pierwszy i chyba jedyny raz, kiedy spotkałem Elevena na żywo i zagrałem z nim w szachy. Ojebał mnie, skurwysyn. Posłuchaj mnie, Elevenie, ja cię kiedyś dojadę w te szachy. Słyszysz mnie? Ja cię kiedyś dojadę w te szachy. Specjalnie się nauczę, jak wygrywać w szachy. Podjadę pod twój dom z tablicą i z pionkami i cię ojadę w te szachy. Do you hear me? Do you fucking hear me? Tak więc wracając. Była tam loteria, w której można było coś wygrać. Coś, co za chwilę zobaczycie. Nie wierzę, że to powiem, ale Eleven i ja jesteśmy chyba jedynymi osobami na całej planecie, którzy mają... fizyczną wersję Kronik Elevena. EKS i wtedy Lady Granny, ale teraz Gacek, bo się trochę zadziało pozytywnie i tak dalej, Lady Granny się stała teraz Gackiem, ale wtedy to była Lady Granny. EKS i Gacek zrobili dwie edycje fizyczne Kronik Elevena. I Eleven i ja jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które takową posiadają. To jest moja najdumniejsza rzecz, którą tutaj posiadam w tym domu. W sensie, jeśli chodzi o moje rzeczy. Tak więc, no, dlatego sentyment mam do tej piosenki, ponieważ, no, to jest o Kronikach Elevena, mam fizyczną wersję Kronik i... cóż... bardzo dobrze wspominam tę piosenkę. Okej, okay, i to jest ten czas, to był ten czas, w którym zauważyłem, że cover Maretu zdobywał dużo wyświetleń. I pomyślałem sobie wtedy... a co jakby zrobić kolejny cover piosenki Maretu? I mamy! Mindbend. I'm high. Te wysokie częstotliwości. Ja byłem wtedy w takiej fazie, że po prostu w FL Studio wkładałem po prostu i tą częstotliwość wysoką po prostu dawałem na połowę. I to nie było dobre. W ogóle to jest też ten pierwszy polski cover, to był w sumie pierwszy polski cover, w którym pomyślałem sobie,
ha, czemu by nie zrobić postaci? Czemu by nie zrobić fajnych postaci i żeby ich nie uwzględniać w coverach? I w ogóle to jest mój pierwszy cover po maratonie w Halloweenowym, po którym zacząłem sam rysować rzeczy do tego coveru. Nie są dobre, nie są fajne, nie wyglądają zbyt dobrze, ale no, to były początki. I to był ten moment, w którym pomyślałem sobie, że łasa, tak już jest zżyta z coverem Mindbrand, ponieważ to był pierwszy raz, w którym narysowałem łasę. W ogóle jeszcze zapomniałem kolejnej rzeczy zapomniałem. Tak dla kontekstu, zanim dostałem tablet graficzny, ja miałem zwyczaj rysować w rysowniku. Rysowałem na lekcjach, tak, zamiast uważać. Rysowałem na przerwach, rysowałem kiedy byłem poza domem. W ogóle kiedy... Jak byłem poza domem, zawsze brałem jeden z rysowników, żeby potem sobie rysować. I żebyście wiedzieli, gdzie powstała UASA. UASA powstała na polskim? Czy na geografii? To kurwa szok, że ja jeszcze pamiętam, na której lekcji ją narysowałem. Ona gdzieś tu jest. Tylko poczekajcie, muszę ją znaleźć. O! Znalazłem. Oto proszę państwa. To jest to. To jest dokładnie to, co narysowałem do coveru Mindbrand. To jest łasa. To jest pierwszy rysunek, jaki narysowałem łasy. To jest mój pierwszy szkic. I obydwa zeskanowałem potem i narysowałem tabletem graficznym. Tak żebyście wiedzieli, gdzie to powstało. To był początek coveru Mindbrand. Ja się wtedy kurwa nie spodziewałem, że to dostanie 32 tysiące wyświetleń. Oboj. Ale wracając, to jest ten moment, w którym ostatecznie stwierdziłem, że łasa będzie tylko i wyłącznie ekskluzywna do coverów z Maretu, że jak kiedyś zrobię polskie covery Maretu, to łasa w nich będzie. No chyba, że stwierdzę inaczej, ale to się nie zdarzy chyba. Okej, okay, to jest piosenka, o której ciężko mi się myśli. W sensie ciężko. Lubię tą piosenkę, ponieważ uwielbiam akordy w niej. Wideo jest do wymiany, do wywalenia. Ale jest to piosenka, którą zrobiłem na urodziny Zuzanny Boruckiej, czyli Banshee, czyli osoby, która przed Elevenem była moją ulubioną youtuberką. Nadal jest, nadal ją oglądam, chociaż no wszyscy wiemy, co się stało w 2019, ale dobrze, że ten rok mamy za sobą, to był najgorszy dla niej rok z tego, co widziałem, bo wszyscy wiemy, co się stało, co odwalała. Ale teraz jest już okej, teraz jest już dobrze. Przez te wszystkie lata, od 2014 ona jest moją ulubioną youtuberką wraz z Elevenem. To są dwie osoby z Polski, które darzę wielkim szacunkiem. Największym szacunkiem. I uznałem sobie, hej, czemu by nie podsumować tego, co się stało dotychczas. W sensie do 2019. I napisałem piosenkę o tym. I ona faktycznie ją widziała. Wrzuciła ją na swoje drugie konto na Instagramie, które już usunęła. I zgadnijcie co? Do tej pory ona mnie obserwuje na Instagramie i aktywnie widzi moje story. Czajcie? Wasz idol z dzieciństwa. Osoba, którą oglądaliście nadmiernie. Teraz ogląda wasze story, wie kim jesteście i was obserwuje na Instagramie. Ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że Banshee, Zuzanna Borucka, mój idol, mnie obserwuje na Instagramie. Na Instagramie! Ale dobra, może posłuchajmy w końcu tej piosenki. Kiedy uświadamiasz sobie, jak bardzo się pogubiłaś, robisz rzeczy bez sobie, nie jesteś szczęśliwa. Patrzysz w lustro i... Ten film nadal boli. Coś w tym filmie jest coś takiego, że... Boli się. Boli to oglądanie tego. Plus tekst w tych piosenkach mi się straszy. W tej piosence mi się podoba. To jest początek, w którym mój tekst zaczął się polepszać. W ogóle chce mi się płakać, jak widzę tę piosenkę, ponieważ ta piosenka... Ta morda, o nie. Ta piosenka po prostu daje mi takie pokłady nostalgii. Tyle dzieciństwa, widzę po prostu całe... Widzę czasy, w których czekałem na nowy odcinek Krówki, na odcinek Tuskawki, na ciastko. Piękne.
ale no, po chuj tutaj dałem to Aoki Lapis. Ona tutaj jest od dupy, tylko dlatego, że chcę coś japońskiego tutaj wziąć, bo jestem zjebany. Ta twarz zatrzymana. W ogóle też cukrofobia underrated. Cukrofobia to był najlepszy sezon ze wszystkich. Fakt, że miał tylko 4 odcinki, czy tam 3, ale on jest underrated. To jest mój ulubiony sezon, jeśli chodzi o wszystkie jej sezony. Poza tym to jest też piosenka, w której bardzo lubię melodię, zwłaszcza refren. No nie wiem, może dlatego, że jestem tak przywiązany do tej piosenki, bo jest to w mojej ulubionej youtuberce. No nawet, kurwa, chce mi się płakać teraz. Kurwa. O nie. To jest mój pierwszy, to był ten moment, w którym odkryłem Billie Eilish. To jest mój pierwszy polski cover, jaki zrobiłem z Billie Eilish. Pierwszy polski cover piosenki Billie Eilish. Nie umiem się wysławiać. Nawet mam w różnych Instastory na Instagramie, jak to robiłem. Więc jeśli chcecie, to zapraszam na Instagrama. W ogóle ten art. Ja robiłem ten art na zajęciach artystycznych w liceum. Podczas lekcji. Zrobiłem tego arta na małym łakomie. Nie na tym, który mam tutaj. Nie na tym. Plus właśnie, jeśli zobaczycie to opisu, to nie chcecie wiedzieć, jak musiałem nagrywać wokale, żeby to brzmiało Eilishowato. Nagrywałem na podłodze. Wziąłem mikrofon, położyłem na podłodze, nadchyliłem się, zrobiłem tak i nagrywałem. Zagadka rozwiązana! O, nadchodzi. Kogo nie zobaczysz mnie, to miasto należy mi się. Kłaniecie mi się raz po raz. W ogóle tutaj jedyny zgrzyt, jaki mam z tym coverem, to że przesadziłem z tymi demonicznymi wokalami. One są za głośno i zagłuszają mój dobry głos, ten normalny. To bym poprawił w tym coverze, ale jest okej. Okay. Przez to należy mi się. Kłaniecie mi się raz po raz. W kogo nie zobaczysz mnie. Oj, tutaj definitywnie przesadziłem z tymi demonicznymi wokalami. Nie słychać mnie w ogóle, to się wszystko zlewa w taki bałagan, że nie słucha się tego tak zajebiście, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Okej, to jest pierwszy remix Elevena, który widział Eleven sam i polubił go. Planuję go zremakeować niedługo, ponieważ zremakeowałem już remix Wypierdalam, czyli remix Elevena, który zrobiłem wtedy. Planuję też zremakeować ten cover, ale to mi też trochę zajmie, ponieważ teraz muszę się strasznie przygotowywać na spoiler, maraton Halloweenowy, ponieważ maraton Halloweenowy w tym roku wyszedł, więc tak planuję. Więc to nadejdzie kiedyś, ale kiedyś indziej. A tymczasem posłuchajmy, ponieważ też podoba mi się pomysł tego remiksu, tylko dlaczego on ma 5 minut? Ja mam problem. Ja czasem albo robię za krótkie piosenki, albo za długie piosenki. Para pa pa para pa. Para pa pa para pa. A mogłem zostawić sam napis. To by wyglądało o wiele, wiele lepiej. A ty tymczasem, Jordanie z 2019, musiałeś wpierdolić to coś. Co to jest? Co to jest? Co to ma być?
Co to jest? Like I said, wideo nie jest okej. Okej, to jest cover, który nie spodziewałem się, że wybuchnie. W sensie, nie spodziewałem się, że ten cover zdobędzie ponad 1000 wyświetleń. Uznałem, że to będzie jeden z moich mniej znanych coverów, ale nie spodziewałem się, że to akurat wystrzeli. Ale cóż, nie narzekam, ale pamiętam, jaka była mordęga z tym coverem, ponieważ tekst mi zajął, że tak powiem, z 10 minut. Wideo mi zajęło gdzieś tak 5 albo 12, ale mix tego coveru zdają mi 2 godziny, ponieważ chciałem sprawdzić, jak Porter Robinson zrobił ten fragment, ten robotyczny głos, i musiałem spędzić godzinę na wyszukiwaniu, jak to zrobić. W końcu znalazłem, że jest Vocodex, a następną godzinę spędziłem na dostosowywaniu tego pluginu, ponieważ nie, wciąż przez 2 godziny, w sensie przez godzinę nie brzmiało mi to dobrze i dopiero po godzinie uznałem sobie, okej, może być, więc no. Miksowanie zajęło mi 2 godziny. W sumie chyba nawet o tym wspominam w opisie. No tak, mastering zajęło mi 2 godziny przez ten robotyczny głos, no. W ogóle tak wiecie, że Porter Robinson w oryginale użyła wanny, czyli wokaloidu? Czyli teoretycznie rzecz biorąc, Porter Robinson był kiedyś wokaloidowym producentem. Ha, to była moja piosenka, którą katowałem okropnie, jak byłem jak miałem fazę taką, wiecie, porządkową fazę na Undertale, w sensie jak dopiero się wbiłem w fandom Undertale. W sumie nawet jest chyba jakiś map tej piosenki z Undertale, które pamiętam. Plus też uwielbiam mój śpiew tutaj. Nie wiem dlaczego, ale tak pasuje do tego coveru. Taki zajebisty. Plus też mi się podoba tekst tej piosenki, mimo że jest krótki, ale mógłbym słuchać tego godzinami. To jest początek tego, co zwie się świat, a w nim my. No, tak więc mój ulubiony cover z 2019. Lubiłem ten cover, ale nie spodziewałem się, że on się jakoś wybije. W sensie, no okej, zrobiłem go, wydałem i poszedłem się zajmować innymi coverami, ale dlaczego on zdobył 1800 wyświetleń? Dlaczego? O! To jest dobre! To jest fajne! Dla kontekstu, Victor McKnight, to jest taki nerdcore artysta, wypuścił kiedyś sam instrumental pewnej piosenki i powiedział, że hej, wy zróbcie tekst i zaśpiewajcie. To ja powiedziałem... Challenge accepted! I wykonałem jako jedyny polski tekst. Plus zaprosiłem Jerza do tego. Tak napisałem do Jeżrosy, czyli tego gościa, który stworzył soundtrack do Chronicle Elevena. Pozdrawiam cię, Jerzu. Napisałem, hej, chciałbyś tutaj zarapować? Zgodził się, no i mamy. To jest dobry cover, to jest fajny. I Victor McKnight chyba nawet to widział, tak? I have no idea what you're saying, but your vocalization is incredible. Awesome work, you guys. Moje wokale tutaj nie należą do najlepszych. Okej, tutaj jest. Tu jest Jerzu. Wyszło świetnie, cieszę się, że mogę brać udział w tym projekcie. No, tak więc lubię ten... jakkolwiek, jak bardzo stary by on nie był, to lubię ten cover. Może go nawet zremakuję. Co powiesz, Jerzu? Collab? Again? Ponieważ wokale w tym coverze nie są dobre, ale melodia i tekst są fajne. Więc jakbyś chciał, Jerzu, to dawaj, robimy remake. Okej. Refren tego to jest tak głupie. Oj, nie wyciągałem w tych nutach, ale wciąż podoba mi się. Okej, teraz wchodzi Jerzu. No, ja napisałem ten rap i mówię sobie, że hej, zarapuj to. Mimo że wyszło jak wyszło, w sensie mogło być lepiej, ale wciąż wysłał zajebiście. Uwielbiam rapierza. Okej, take it away, Jerzu! Wszystko się zgodziło, gdy przyszedłeś się zgościć. Czyżby wina spadła na twą głowę, że włączyłeś tę maszynę? Bardzo prawdopodobne. Teraz by to wciąż spędzę desperacji. Musisz przebrnąć przez labirynt pracy, które stworzył sam wiesz kto. Czas skończy czas, gracie w mrok. Yeah, boy!
Oh yeah! Zajebisty jest! Zajebiste to jest! I z nami żyj. Podoba mi się strasznie ten cover. On jest tak zajebisty. Mimo, że jest jaki jest, ale podrywa do tańca. Wszystko zasługa Wiktora McKnighta, ponieważ on zrobił zajebisty cover, tak? Zrobił zajebistą piosenkę, ja zrobiłem zajebisty cover. Win-win situation. O nie. O nie. Nie.